Dobra, to wybieraj VDR. Ja mam wybierać. O, kurczę. To ja mam dla ciebie taką niespodziankę. Przywitam cię Jest. tradycyjnie po holendersku. Hoi! Jest. Mohen. Nie znam się, ale dobrze mu powiedziałem, czy nie? Dobrze. Niech będzie. Oj, się to różnie witałem. Oj, jest jeszcze fajne. Oj. Się przywitam ładnie. Chuje mi dach. Nie chuje mi dach. Chujawąt. Kamat. Uwo. Ale nie obrażasz nas. Nie, nie, nie. Wszystko dobrze. Dobra, Dobra. wybierz coś. Bierzemy sobie czołga. Ja bym sobie wziął Opiekta 704. To już wam powiem. O, to ja też sobie Okej. wezmę. Okay. Chciałbym go zgasić tam coś. Skoro namawiasz. No, ja strasznie długo nie grałem. Jakiego. A, kurczę, jestem dureń. Zapomniałem, że go już skończyłem i mam 268, więc wezmę sobie E75. Nie wnikaj, no tak ostatnio nie mam za bardzo czasu na czołgi. Prawie To obiekt. troszkę mnie okręty bardziej pochłonęły. Właśnie, powiedz, bo masz właśnie ten, Kogir wspominał, jeden z najstarszych kanałów o WoCie na YouTubie. Czemu w ogóle założyłeś kanał? Wiesz To co? co było przyczyną? Czekaj momencik. Ja miałem po prostu. Nie wiem, sporo różnych dobrych bitew i chciałem to gdzieś sobie po prostu zmagazynować. A taki pomysł mi wpadł, żeby to zrobić na YouTubie, no bo te patche się zmieniały dość często i potem tych powtórek się nie dało otworzyć, nawet żeby, wiesz, komuś pokazać czy coś. No i wrzuciłem tam chyba 6 czy 7 tych powtórek zupełnie bez komentarzy, bez niczego i potem ludzie zaczęli namawiać mnie do tego, żebym coś tam powiedział przy tym filmie. Więc zacząłem się udzielać i byłem bardzo zdziwiony, że ktokolwiek chce tego słuchać. No i tak to się zaczęło. No to powiem ci bardzo podobnie jak u mnie, tak samo mi się zaczęło. A No, ten, a ktoś w Polsce przypadkiem. miał w tym czasie kanał na YouTubie, czy nie w ogóle? Wiesz co, z czołgami tak, miał. Jezu, jak ten koleś się nazywa? Bo ja pamiętam, był taki koleś chyba jeszcze z Kubany kiedyś. Skubany, tak, dokładnie. To był ten koleś, To on wtedy miał. który miał tam jakiś kanał na YouTubie i go prowadził. Natomiast to jest chyba jedyna osoba, którą wtedy kojarzyłem. Przecież ja generalnie nigdy nie oglądałem tych kanałów za dużo. Oglądałem jeden, pamiętam, angielski kanał, na którym koleś dość fajnie tłumaczył bitwę, czyli pokazywał bitwę, zatrzymał ją w pewnym miejscu i tłumaczył dlaczego tak, dlaczego nie i troszkę ja też poszedłem w tym kierunku, bo mi się to podobało. A O. kojarzysz, jak się nazywa? Bo ja nie kojarzę go. Nie mam w tym momencie zielonego pojęcia. Naprawdę, jakbym poszukał, to bym pewnie go znalazł, ale nie pamiętam. Nie Dobra. wiem, co on teraz tak. Jest źle. No, nie jest najlepiej. Jest dobrze, bo nie ma akt. To już jest pół biedy. Widzisz, jest źle, No, to bo prawda. spotuje mnie, kurde, cały czas ten lajcik i muszę się wycofać. Znaczy, to jestem sam, bo nasze czołgi się zatrzymały w lesie. A powiedz, bo kiedyś tych filmików twoich było całkiem sporo, taki aktywny byłeś, a teraz tak ostatnio Nie mam przestałeś. czasu. Nie mam czasu na tą zabawę, a ja ten kanał, wiesz, tak jak niektórzy powiedzmy traktują to jako źródło zarobku, tak ja traktuję to bardziej jako hobby. Jak mi się chce coś nagrać, to nagrywam. Jak mi się nie chce, to nie nagrywam o w ten sposób. No to tak Wiesz? powiem ci, że wiem, bo tak od dawna cię dosyć oglądam. I tak mniej więcej to wygląda u ciebie. Wow! Co ten kole. What? Koleś wjechał na górkę, żeby zaświecić i wjechał we mnie po prostu na najwyższym szczycie. Miał 70 HP. Co za typ. No, No mów, czekaj, sorry. miałeś wcześniej fraga? Nie. Nie! Bo czekaj, nie zaleca ten, nie masz Nie minus zaliczyło, jeden. ale się zabił on, bo on we mnie wjechał, może dlatego. Może. Ale come on. Kurde, przy 250 pingu jeszcze trafiłem. Sukces. Mało nas to w tym A w lesie. tym momencie nie mam po prostu czasu na to, żeby nagrywać i. Dlatego. Coś tam wrzucasz, nie? Nie, Czasem. no tak, jasne. Żeby powiedzieć, że teraz po wakacjach się troszkę spiąłem w sobie i postanowiłem nie być taką leniwą suką, że się tak wyrażę. Bo to jest też kwestia lenistwa, wiesz? Po prostu. Ty, bo on mnie trochę bije tym.
Czekaj, no zaraz ja go też zbiję. Nie wiem z czego mnie tak przebija, ale mnie to wybije. Nie jest dobrze, no nie jest dobrze. Się wycofał. No nie, raczej nie. Uuu, jak Tiger. Gdzie ty mnie przebiłeś? A powiedz, a mniejsza aktywność w ocie to znudzenie, czy też brak czasu? Tak, częściowo też znudzenie. Muszę się przyznać, że po prostu tak naprawdę trzeba mi się nudzić w pewnym momencie. Zwyczajnie, wiesz, te same mapy, te same czołgi, zresztą ja też nie mam czasu na tyle na grę, co bym, powiedzmy, co kiedyś. Słuchajcie, nie wiem, albo Fałka dostała nerfa, ale dwa strzały z jak Tigera i... Ty, no mnie... 1200 nie ma i to od nubka pomarańczowego. Nordka mnie przebiła, stary, 4 razy E75, no to wiesz. To, ale E75 to jeszcze nie jest tak pancerne jak Fałka od przodu, a mimo wszystko, widzisz. No, próbuję tego jak Pantera. No ale nie powinno być tak, myślę. Tak jest moje zdanie. Może dawno nie grałem. Kurde, no. Ten mnie zgęsił. Okay. Już. O, come on, dostałem w amunicję. Okej, okay, 23 sekundy ładowania. Ale powiem ci, że zazwyczaj jak właśnie nagrywamy coś z jakimś gościem... Hala bala, hala lala, bala buroki! What? Ha, ha, ha. Hej, hej, kolego, my tutaj na streamku. To jest kurwa, kurde, stream buroka. To nie to! Dawaj tutaj! Tu! Co tu się dzieje? Miło nam powitca, ładzić się... Witamy w AZP. ...zwaliła. Zmienimy mu nazwę gracza. Tak, na co? Dobra, kolego, wyciszyłem. Gdyż chyba są po głębszym. Hey, wake up, hey, wake up. Ktoś mówiłem, nie dobra, wiem co. Jestem. Coś tam gadają, że cię będą pałkować. Gdzie? Na tesie. A ten obiekt mi nie pomoże, domyślam się. O, come on. Ja ma T75. 900. Jak odbiję, to go wykończę może. User left your channel. A jak Tiger Extra. Pomóż mi tym obiektem. Jak się kolegów ty możesz pozbyć, to zawsze możemy iść do mnie na TS-a, więc nie. Nie, no spoko, wyciszyłem, także już jest z głowy chyba. A co my gadaliśmy? Coś o znudzeniu chyba. Tak. Ale nudzi mi się ta gra, no 20 ileś tam tysięcy bitew, no to... Ale co, na razie nie planujesz jeszcze zakończyć, za dużo chyba nie, tego czasu, nie? Nie, wiesz, ja sobie pykam, bo... Hey, powiem ci tak, gdybym... grał w to solo, to już bym pewnie dawno skończył. Ja bardziej przychodzę sobie chociażby z Apollem pogadać o pierdołach i pograć, albo się pośmiać. A wiesz, przy okazji tam pykamy w okręty, czy Hearthstone'a, czy w coś innego. Tradycyjna w topie. Tak jak w każdej grze, po czasie to tak naprawdę się przychodzi dla ludzi, a nie dla samej gry. No właśnie, bo kiedyś roku, chyba tak bardziej byłeś roku. Nastawiony na wygraną, a teraz już bardziej na zabawę tylko, nie? Tak, raczej tak. No co tam? Widać po moich statystykach ostatnio. Też. Tu roku spadają. Przestaw gościa, bo nie dadzą spokoju. Czekaj, napiszę im. User joined your channel. Dobra, to wybierajmy coś ciekawszego może. Znaczy coś, co, czym wygramy. E75 zawsze wygramy. User left your channel. Dobra, weźcie coś, bo ja naprawdę nie wiem, na co się zdecydować. Nic nie grinduję nawet. Gram to grając tak dużo, że nawet nie grinduję. A nie, sorry, M12 mam. No ale nie będę grał łatwo, chyba. M12, no chcesz, to bierz, no coś się do tego dobierze. Okej, okay, czemu nie, zobaczymy. Już mnie strasznie irytuje ta gra, nie? Jakiś lejcika może tego wezmę.
Siódemkę mogę do tego wziąć? Mogę. Zwykłą możesz, jak chcesz. Okej. Okay. Nie takie zwykłe te siódemki, takie trochę niezwykłe. O, super mapa, super. Jest, dziękuję. Ostatnio Wichurę widuję bardzo często. Przychodzę tylko na CW i gramy albo Wichurę, albo Ruinberg. User left your channel. No czy oni tak będą wchodzić i wychodzić? Kurde, no zaraz to hasło założę. Dobra, ja się ustawię... Nie no, gdzieś pod kreską chyba i spróbuję na środek strzelić. To spróbuję spotnąć ten środek, ale marnie to widzę. Nic mi mądrzejszego do głowy nie przychodzi, póki co. A ten World of Warships jakoś tak cię bardzo wciągnął? Zamiast WoTa, czy tak, też tylko na trochę? Chodzi, że tak, no bawi mnie dość mocno w tym momencie, bo jest złość, może dlatego, że jest nowa, ale też wiesz, inaczej się w to gra troszkę. Myślę, że tamta gra jest trudniejsza od WoTa, między innymi też. Trudniejsza? Naprawdę, wydaje się łatwiejsza w sumie. Nie, jest generalnie trudniejsza pod względem taktycznym, bo jeżeli źle popłyniesz albo powiedzmy zapędzisz się za bardzo, to cię nie ma po prostu. W czołgach jeszcze to da się jakoś ogarnąć, bo możesz się schować, natomiast tam nie ma się za bardzo gdzie schować. Nie? No tak. A 4-4. Takie mam wrażenie przynajmniej, że tamta gra jest trudniejsza. Czekaj, na tego lightweighta tam skupiasz coś właśnie? Wiesz co, tak, próbuję tutaj coś wycelować, a dopiero dojechałem na miejscówę, więc teraz mu przywalę. Tutaj trzy te lightweighty szaleją. I nie trafiłem. A z World of Warship masz zamiar jakiś dłuższy romans? Tak, jakiś grind taki konkretniejszy, czy też wiesz do czasu? Co? No ja jestem w tym momencie na siódmym tierze już, więc... Siódmy tier, no to całkiem tak, nieźle. Tak, więc jestem dość wysoko, przy czym troszkę przyfarmiliśmy w 2 czy 3 pierwsze dni. Miałem trochę więcej czasu akurat po wakacjach. I... A teraz sobie tak pykam. Nie no, gra mi się generalnie podoba, jest całkiem spoko. Na pewno dużo lepsze niż te. Spróbuję ci tego T-54 pomóc. Ja tak zwiewam stąd, bo tam trzy sztuki są. Na pewno dużo lepsze niż te samoloty, które były od tego gamingu. Się tak samo, że ja go nie widzę. A ja nic spróbuję. Poszło? Nie trafiłem, dlatego my tamtej rutuje. Dobry z ciebie artylerzysta. Nie, ta arta jest tragiczna po prostu. Ja nienawidzę nią grać, ale muszę ją przejść kiedyś tam. A myślałem, że ty artami to tak nie grywasz za bardzo. Bo ja nie grywam, ja grałem na początku WoTa artami, to szedłem chyba do... Kurde, dopadli mnie, nawet mi ten team nie pomógł. Wtedy do ósemki były arty, nie? Do GW Tygrysa i do tej lorki. Co teraz jest na 9 tierze? Odświecę się. Już? O, trafiłem coś. Ale wspomnę. 1-6, dobrze. 1-7, do bitwy. Przemień do 0. No to taki standard, no tradycja. Przemień na 0-7 zgłoś się. Słuchaj, musisz przywyknąć, bo z Turokiem tak już jest. Aha. Pierwsze 6 bitew jest w dupę, a potem musisz iść do domu. Aha. Ogólnie jakoś nie mam tego matchmakingu dla kontrybutorów, co ty masz. Aha. Jakoś nie ma szczęścia do losowań, to trzeba mu przyznać. Tak jest. Nie, powiem ci, że jak siadam do WoTa i mam 2-3 takie bitwy pod rząd, to po prostu wyłączam WoTa i idę grać w coś innego, bo nie chcę się denerwować. Ale dzisiaj po prostu gadam o innych rzeczach, to a nie o samej grze. To ci to nie przeszkadza. To mi to zupełnie... No spokojnie, wyciągniemy to także bez ale nerwów. Ale jakiegoś czasu mi zupełnie przestało przeszkadzać to, że tam przegrywam albo robię mały damage czy coś. Kiedyś na to spinałem bardziej, teraz to już zupełnie nie interesuje. Czyli tak powoli już karierę WoTową kończysz. Wtedy jaką karierę przestań? Nie, no proszę cię. Słuchaj, no nie wiem, jak się mogę ci się przyznać. Tak. Ale właśnie twój kanał to był jeden z pierwszych, który w ogóle oglądałem. No i bardzo lubiłem. Tak. Była taka pierwsza fontanna wiedzy. Bardzo, bardzo mi miło, bardzo dziękuję. Ale wtedy jeszcze
miałem jakąkolwiek wiedzę na temat tej gry, a teraz to już tak mniej. Także ja sporo się nauczyłem na tych twoich filmach. Wiesz, ja wtedy miałem czas grać dużo więcej i dużo wiedziałem, a w tym momencie nawet jak wchodzą nowe mapy, tak jak teraz na przykład weszła ta Karelia, ta weszła nowa, tak? To ja zdążyłem ją zagrać chyba ze 3-4 razy, więc tak naprawdę co ja mogę o tej mapie powiedzieć? Nic. Nie mam po prostu na to wszystko czasu zwyczajnie. A jak z perspektywy w ogóle czasu oceniasz zmiany wszystkie, jakie nastąpiły w WoCie przez te wszystkie lata? Wiesz co, na duży plus naprawdę, bo jeśli by patrzeć na tę grę, nawet na stare filmy moje czy tam kogoś innego, jak ta gra wyglądała wtedy, jak miała interfejs, jak te czołgi się zachowywały, to jest naprawdę znaczący progres. Ale ten, to mówisz tak graficznie, tak? Silnikowo. Nie, ja mówię generalnie pod względem gameplayu wszystkiego, bo kiedyś ludzie narzekali, teraz ludzie narzekają strasznie na matchmaking, a jeżeli nie grali, nie wiem, tam od wersji 7.6, czy tam ile było, czy początek 8, to tak naprawdę nie wiedzą nic o matchmakingu, gdzie tam PZM 4 rzucał mnie na 9 tiery na przykład, więc wiesz. I chmary typów 59, które rozjeżdżały po prostu całą drużynę. To był chory matchmaking, natomiast ten matchmaking w tym momencie to jest prościzna. Wybierzmy coś. Coś, z czego nie chcesz zbić gwiazdki, bo i tak nie wygramy. Jest to jakiś. Dobra, wezmę sobie takiego. To jest zwykły matchmaking? Tak jest. To ten rekruterski? Jest. Co sam sobie zrobiłeś? Tak, sam sobie go wyekspiłem. O, to spowodowało, gra na tym kocie spowodowała, że się wciągnąłem w WoTa trochę bardziej na tamten okres. Chociaż też do pewnego momentu, bo potem mi się znudził ten grind. Gdzieś tak odem 103. 103 nie była najfajniejsza w porównaniu do 3-2 chociażby, czy T2-9. A nie masz takiego wrażenia, że WoT stał się dużo trudniejszy, żeby coś wykręcić? Nie wiem, czy to przez mapy, czy przez poziom skilla? Na pewno się stał trudniejszy pod tym względem, że sporo osób zaczęło się uczyć pewnych rzeczy. Albo siłą rzeczy przez rozegranie iluś tam tysięcy bitew, czegoś się nauczyłem. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Kiedyś grając w WoTa bardziej kalkulowałem wyjazdy, to gdzie pojechać, patrzyłem na mapę, a w tym momencie naprawdę momentami, zwłaszcza jak gram w Plutonie tam z Apollo czy z Miglancem i gadamy o różnych bzdetach, to wyjeżdżam zupełnie na pałę czasem, więc... Wiesz, Turok, ciężko jej powiedzieć, bo ja tak naprawdę mało gram w WoTa teraz, więc nie sądzę, żeby ten poziom się, nawet jeżeli wzrósł, to nie wzrósł jakoś dramatycznie, tylko odrobinę, o tak. No ale powiedzmy tam te zmiany map wszystkie obserwujesz, nie przez cały czas przebieg. Kiedyś, no tak, kiedyś nie, na przykład tak, w twoich, wiesz, filmach było, że zajmujesz jedną kluczową miejscówkę, trzymasz pół mapy i wygrywasz, nie? No tak. Teraz już nie ma takich miejscówek chyba. Wiesz co, zależy na których mapach, no są mapy, które bardzo lubię, bo wiem gdzie na nich jechać, a są mapy tak jak Nowa Karela, których praktycznie nie znam w tym momencie, więc powiem ci tak, jak ludzie narzekają na te mapy, że one są teraz tunelowe, to dla mnie one dają więcej wyboru niż te, które były kiedyś, bo pomimo, że te duszki są jakie są, no to jest ich dużo za to. Można troszkę pokombinować, pojeździć, takie mam przynajmniej wrażenie. Jestem tutaj zupełnie sam, widzę. Wychylę się, tylko zobaczę, co tu jest. Aha. Fajnie. No ja ci tam jakoś pomogę, tylko muszę dojechać na jakąś kamperską miejscówkę. Dobra, uciekł. Nie chcę hitów ładować. Tam ta górka tak nie zaciekawie też. No ja wejdę w te budynki tutaj przed sobą, spróbuję stąd coś... zrobić ewentualnie tego ISA, jak wyjedzie to w plecy. A czekaj, bo tutaj mi mówi Forbidden, że mam ucięty ekran. Chyba rozdzielczość zmieniałem, to muszę poprawić po tej bitwie. No, Forbidden też przyszedł do WoTa, jak zobaczył mój kanał. Taka jest prawda. On się do tego nie przyzna, bo wiesz, ale to taka jest prawda. Kiedyś mi to mówił w sekrecie, jak jeszcze był w SBP. Przyszedł do mnie na kanał, tak po cichutku powiedział, cześć Fauder. Powiedziałem, no cześć Forbidden. Ty słuchaj, ja już tak długo się zastanawiam, bardzo chciałem podziękować za to, że dzięki temu zacząłem grać w WoTa. Tak było, Forbidden się nie przyzna do tego, ale tak było. Prawda, Forbi?
Kuźwa, a ty nam tutaj cały czas ten dokładnie. Jeden klan? Z tego co pamiętam? Czy coś jeszcze było przed SBP? Było przed SBP. Najpierw poszedłem, był pierwszy WAP, Warszawska Brygada Pancerna chyba, coś takiego. Potem ten sam koleś założył drugi jakiś klan, bo tamten się posypał, ale w tym drugim klanie działo się to samo co w pierwszym, no bo z jakiej racji miał się jedzieć, skoro większość osób była z tamtego klanu, nie? No, a potem do SBP poszedłem. Po prostu. Bo chciałem troszkę pograć jakieś CWP na poważnie. Aha, bo ja cię zostawiłem. Sorry. Spoko. Dobra, wjadę, spróbuję tego Isa w dupę postrzelać. Już momencik. Sam sobie go strzelę zaraz. Tak. Manewr jest wszystkim, nie? Yes. Nice. Dobra, ja się wracam na bazę, bo im będą kapować się za chwilę. Tego jak Tigerka jeszcze widzę, co wam jedzie. Pojadę, możesz trochę zdekapować. Bo teraz jest masa. Już to działo się i ostatnio. Cześć, Abarek. Wow. No, kalafiorzy działo strasznie. Wiesz co, ja go mam bokiem tylko. Dwa razy już spodowałem. Okej. Okay. Teraz mi zniknął. Ja go podpuszczę, spróbuję go na gąskę złapać. Ta baza wygląda bardzo źle. Nie, patrz, złapałem. Nie przebiłem go w gąskę, stary. Nice. Tylko to jest 8-8, także mi teraz zdoi, nie? Tak, ja wiem. Tak, ja spróbuję złapać. Stoi. Jedź. Nice. Teraz decap fast. No, gorzej z mobilnością. No, ten klocek też nie jest za szybki. A, trzech na kapie. Założyłeś na letnią mapę zimówki, to tak jest. No to nie będzie szło, no to po prostu tak jest. Zaraz, Awerek, to poprawimy. Come on. W ogóle rozwalone działo. Wyjątkowo śmieciowo się zachowuje ten mek. Dzisiaj. No, to wszystko został... dinga, nie? On bardzo dużo odbija. Ja nim grałem na tej kampanii ostatnio. Bo po prostu dużo... A jest za kamieniem, nie zbije kapa. Dlaczego? Zabrakło moment. No. Och. Dobra, to zmienię sobie tylko rozdzielczość. Cóż, co możemy po tych dwóch, trzech bitwach powiedzieć? Rozmowa jest ciekawa, bitwy mniej. Ale to w tym Steamie chyba o to chodziło głównie, więc... Chyba tak. Ale to tradycyjnie tak. Kupić na gościu, a nie na graniu. Jak to się mówiło, szukamy plusów dodatnich, tak? Tak. Weźmy może jakieś OP czołgi, to wygramy, nie wiem. Już wziąłem się ten 5, co mam jeszcze wziąć? Nie wiem, kawo dwójkę czy cokolwiek. Kawo dwójkę. Słuchajcie, jako że gość jest czekaj, znany, to nie co? Musi nic udowadniać, tak? Pogadajmy tak. Sobie. Posiedzimy w garażu. Dobra, bierzemy OP czołgi. Come on. Wiesz, tak głupio mówić, wychowałem się na twoim kanale i tak dalej, wszystko ale przegrywamy. Wiesz, ale mnie też jest głupio słuchać takich rzeczy, bo... Ja nie wiem, jak się mam zachować wtedy za bardzo. No jak masz się zachować? Zgodnością. Takie są fakty, no. Także... Fakt, że przez mój wyjazd do Holandii ten kanał przez parę ładnych miesięcy tam się nic w ogóle nie działo, bo nie miałem za bardzo jak tego nawet robić. Wtedy. Ale mimo to ludzie cię nie opuścili. Tak, dużo ludzi oglądało, to prawda. I czekali. I bardzo dziękuję. I dużo ludzi pisało też do mnie wtedy, wiesz? To słuchaj, to jak już... No? Co tam z jednej strony jest to frajda, z drugiej strony jest to jednak jakieś zobowiązanie tak, wobec tych, którzy cały czas, wiesz... Cię oglądają, nie? Znaczy głupio tak, wiesz, no zebrać taką widownię przez te lata nagle, dobra, ciach, pac, nie ma, nie? No tak, ale takie życie, wiesz, to w momencie, kiedy, tak jak mówię, ja to traktuję bardziej jako zabawę i hobby, no to tak się może stać w każdym momencie. Bawisz się i nagle, nie wiem, wyjeżdżasz, tak jak ja na przykład i ciach. Dobra, to jak już to jak już jesteśmy w Holandii, a to temat jest ciekawy.
To takie osobiste. Wyjechałeś z własnej woli, czy jakaś okazja się natrafiła? Nie, wyjechałem z własnej woli, nikt mnie nie zmuszał, natomiast trafiła się okazja też. Akurat tak się trafiło, no. Nie, znaczy, praca, nie podejm- tak? Tak, nie podejmowałem, wiesz, powiedzmy... Nie sobie, a możemy powiedzieć, kim jesteś z zawodu? Bo wydaje mi się, że na Facebook kiedyś mówiłeś. Geodetą. No właśnie, także to chyba tajemnica nie jest, przynajmniej ja wiem. Nie, nie, kiedyś tam gdzieś mówiłem, więc... Dobra. Chociaż generalnie jakoś tam szczególnie nie opowiadam o swoim życiu prywatnym. Hey, no to nie będziemy tak wchodzić za bardzo, ale... To, dobra, to geodeta. Powiedz mi geodeta, bo to wydaje się takie... Dobra znajomość map. Tak jest. Coś tam o mapach wiem. Tak. I o mostach, nie? O, tak. Bardzo ciekawa jest budowa mostów, tyle mogę powiedzieć. A powiedz, bo praca geodety wydaje się taka spokojna i niestresująca. To prawda czy fałsz? Zdecydowanie fałsz. Znaczy zależy, co robisz, bo jeżeli jeździsz i mierzysz sobie domki tam jakieś, powiedzmy, to praca jest rzeczywiście mało stresująca, ale jeżeli pracujesz w obsłudze jakichś inwestycji większych, to stresu jest dużo i pracy jest dużo. I zwłaszcza kłótni z jakimiś głąbami z budowlanki. Oni nie lubią nas, my nie lubimy ich. Generalnie tak to działa, nie? No dobra, ale powiedz, jak wygląda typowy dzień z życia geodety? To wygląda tak. Poprzedniego dnia sobie planujesz, co będziesz robił następnego, po czym przychodzisz tam do biura i okazuje się, że to wszystko możesz w ogóle wyrzucić, bo wszystko się pozmieniało, więc już masz pierwsze nerwy, pijesz pierwszą kawę. Przygotowujesz sobie wszystko na to, co miało się zdarzyć, po czym jedziesz w teren, po czym okazuje się, że dzwonią do ciebie wykonawcy, tak? I mówią ci, że jednak nie będziemy tego zupełnie robili, tylko będzie robili coś zupełnie innego, czego nie masz, więc jedziesz na stację benzynową, kupujesz sobie drugą kawę. Pomimo tego, że ciśnienie masz już wyregulowane od rana, no ale jednak. No i to jest, wiesz, to praca jest fajna generalnie. Ja ją bardzo lubię, bo można zobaczyć sporo ciekawych rzeczy i sporo rzeczy się nauczyć. O. Ale to masz taką pracę biurową czy terenową, czy jedno A i nie, drugie? Nie, to jest i to. To jest, to jedno idzie w parze z drugim, wiesz, bo powiedzmy, jeżeli pracujesz w jakiejś, nie wiem, w jakiejś dużej firmie, no to jest tak, że są pewne osoby, które się powiedzmy zajmują czasem papierkami, ale część tych papierów i tak spada na ciebie, bo to ty jesteś w terenie i wiesz najlepiej, co tam się działo. Nie tak? Wierzę. Ale ja nie lubię pracy biurowej, mnie zawsze ona irytowała. A powiedz, a jak wyjeżdżałeś, to znałeś holenderski czy niemiecki, nie, czy nie, mi w ząb? Zupełnie. Ale przecież... Ja do tej pory nie znam holenderskiego praktycznie. Ty, no ale te wszystkie chyba tam dokumenty to chyba po holendersku, nie? Tak, ale wiesz, ale cyferki są po uniwersalnym arabskim języku, więc nie ma z tym większego problemu. No tak hardkorowo, kurde, wyjechać bez języka. Słuchaj, no dzisiaj chyba każdy zna angielski, przynajmniej w takim stopniu, żeby się bez problemu dogadywać, no więc to nie jest tam jakiś wielki problem, jak na mój gust przynajmniej. Zwłaszcza, że tutaj wszyscy mówią po angielsku i nie ma z tym większego problemu. Zresztą w Holandii strasznie dużo pracuje obcokrajowców i tak naprawdę ze wszystkimi łatwiej się dogadać po angielsku niż po holendersku nawet. Tak. Ale widzisz, bo są takie kraje, którzy znają język, a nie chcą go używać, mimo że ktoś, wiesz, nie zna ich ojczystego języka. Ale widać, w Holandii jest lepiej. Nie, w Holandii też są ludzie, którzy powiedzmy znają angielski, tak, ale jeżeli zobaczysz, że jesteś obcokrajowcem, to on będzie specjalnie mówił po holendersku, po to, żeby udowodnić ci, że nie jesteś u siebie, coś takiego. No, wiesz, to jest na tej zasadzie, że ty do niego mówisz, on rozumie, ale odpowiada we własnym języku, bo mu się nie chce po prostu. Tak, tak, tak. Wiesz, nawet nie chce, tylko chce ci coś udowodnić, to, no. Ale to ja generalnie przez sam wyjazd i pobyt tutaj w tym momencie już półtora roku zmieniłem swoje postrzeganie osób, powiedzmy, mieszkających w Europie Zachodniej, prawda, bo u nas w kraju się ich przedstawia. Momentalnie miałem takie wrażenie jako ludzi jakichś lepszych, nie wiem. Nie wiem dlaczego zupełnie, ale to są dokładnie takie same osoby, jak i u nas. Są życzliwe, są lepszych, chamy. Trafisz na gorszych. Dokładnie, są życzliwi, niektórzy są chamy, są buraki, są małostkowi też, są, nie wiem, pomocni, tak jak wszędzie. A powiedz, a czym się, powiedzmy, różni życie w Holandii od życia w Polsce? Jakieś takie różnice wyraźne w czymś? Powiem ci o dwóch rzeczach, które bym chciał przenieść z Holandii do Polski. Dwóch tylko. Jedna to są zarobki, to jest pierwsza sprawa, a druga to jest system dróg.
tutaj jeżdżenie po Holandii jest po prostu bajką. To, jak to jest zorganizowane, jak jest zrobione, to jest rewelacja, po prostu. Zupełnie bez porównania do tego, co jest w Polsce. I bez porównania do tego, co jest w innych krajach Europy, tak bym powiedział. To nawet aż tak dobrze. Tak, to jest generalnie z tego, co ludzie też mówią, to jest najlepszy system drogowy na świecie, który się tutaj znajduje. Naprawdę, oznaczenia, no wszystko, cała infrastruktura. Wiesz co, ja ogólnie byłem w Holandii tak na kilka dni, bo tam przy granicy niemieckiej tak mi się zdarzyło. To pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, że jest na maksa czysto. Nie wiem, czy tak faktycznie jest. Czy w Niemczech też jest bardzo czysto, ale w Holandii chyba nawet jeszcze bardziej, tak mi się kojarzy. Tak, generalnie jest czysto, ale nie powiedziałbym, że jest czyściej niż na przykład w centrum Krakowa albo w centrum Warszawy. Też są miejsca takie... O, waliło mi wota. Momencik, włączę sobie wota tylko. Jeszcze nie zginąłeś, jeszcze masz 30 sekund. Dobrze. Zdążymy. SSD power. Rozdzielczość się pewnie nie zmieniła, bo się pewnie musiałbym stream zrestartować. Ale to już nie będę tego robił, trudno, to już pójdzie z jakimś tam paskiem dziwnym. I tak liczy się rozmowa niż tamte bitwy. O czym mówiliśmy? Powtarzaj to sobie. O tych drogach, o czystości. A, też są miejsca, wiesz, gdzie jest trochę syfu, nie? Zwłaszcza w tych, no nie oszukujmy się, dzielnicach, powiedzmy, arabskich, o. Czyli tych na obrzeżach centrum, nie? Powiem ci, że to nie czy wygląda nie? Tak do końca, że to są obrzeża centrum. Są po prostu niektóre dzielnice, gdzie oni mieszkają, to czasem są naprawdę bardzo blisko centrum. Tak jak w Hadze na przykład. To nie bo ma powiem ci, że w Paryżu jak mieszkałem, to wszystkich tych właśnie ostanderów kolorowych i tak dalej starali się jednak z centrum pozbyć. Dawali im mieszkania socjalne na obrzeżach, nie? No tak, ale powiem ci, że tutaj w Holandii nikt nie chce mieszkać za bardzo w centrum. Po pierwsze jest straszny problem z parkingiem. Po drugie, no jest głośno, generalnie wiesz, wszędzie można tutaj dojechać autostradą albo jakąś dobrą drogą, więc mieszkanie, tak jak ja dojeżdżam codziennie 40 km do pracy. I nie jest to wielkim problemem, naprawdę. Nie, to nigdy nie jest problemem, bo czasami po prostu mieszkając w centrum, dojechanie na drugi koniec miasta zajmuje dłużej niż dojechanie z miejscowości, która jest 30 km dalej. To jest prawda. Zazwyczaj tak jest. Nie, no okej, tylko wiesz, tylko ja mówię w sensie na przykład, 40 km i ja muszę przejechać przez Rotterdam. Znaczy, no, może nie przez Rotterdam, bo jadę obwodnicą, ale generalnie ta droga nie jest taka prosta, jakby się wydawało na mapie. Natomiast jeżeli bym chciał to zrobić w Krakowie, gdzie tam mieszkałem parę lat, to jest niewykonalne w takim czasie. To tego się nie da zrobić w 30 minut. Tam zajmowało to 2 godziny na przykład, nie? No tak. Jak nie więcej, to przy dobrym wietrze. Nie, 2 godziny to już takie naprawdę hardkory były, bo jakby, wiesz, jeżeli już tam trochę jeździsz, to wiesz, którędy uciec, powiedzmy, od tych korków no, niektórych. Ale tych ludzi takich, którzy wiedzą, gdzie uciec, to jest mnóstwo, nie? I powiem ci, ja kiedyś miałem 4 czy 6 kilometrów do pracy, do jechania po Wrocławiu i mi to zajmowało 50 minut. Bez no, no. Przy czym pierwszy kilometr od domu do świateł to zajmował 30 minut. Aha. No, dokładnie, to tak wygląda. Wiesz. Tutaj też się zdarzają takie sytuacje, że jest autostrada zamknięta czy coś. Ostatnio miałem taką sytuację, no i też wracałem 2,5 godziny z pracy. No zdarza się. Wszędzie. Ale generalnie system drogowy rewelacja i zarobki też fajne. Podobne nawet do reszty Europy. Ups. Jest tak naprawdę tyle. No ludzie są tacy sami jak inni, dokładnie. Tak, to bo tutaj, żebyśmy nie zgubili czata, są dwa pytania od Awerka. Pierwsze, skąd wziął się twój nick? No ale to wiadomo, że to jest skrót od wiadra chyba, nie? Nie, to jest skrót od Vader. No ja żartuję, wiedziałem. Tak, skrót od wiadra. No, och, ale zebrałem głupio, Jezu. Pozwolę wam wyjeżdżać na razie. Ding! 300 peny. Chyba ciężko przebić. 300 peny ding. Dobra, drugie pytanie. Czego brakuje ci w Holandii w stosunku do Polski? Jedzenia. Tutaj nie ma się co zastanawiać. Jedzenia mają tragiczny chleb. To tu nie da się tego jeść. To jest jak gąbka bardziej niż jak chleb. Nie ma kiełba. Cóż, są polskie sklepy w to Holandii. To jest pasnego. Więc da się to kupić, ale nie ma do tego takiego dostępu jak tutaj, wiesz? A co tam w ogóle się wcina? Jakie jedzenie? Śmieci. A fast foody? Znaczy, może nie fast foody, może ja to źle mówię, śmieci. Oni mają swoje kilka rzeczy, ale Holandia tak naprawdę nie ma swojej kuchni jakiejś specjalnej. Oni mają
kuchnie pościągane, wiesz, z innych rejonów kraju, tak? Jeżeli zapytam, kiedy się pytają Holendera, co u nich się je, on mi mówi, że u nich się je bami i nashi, no to nie jest, to nie jest ich jedzenie, nie? Sorry. Ale to kurde dziwne, no bo jednak Niemcy mają kupę potraw narodowych, a Holandia taka... Tak, ale Holandia to zawsze był kraj tak podróżników bardziej chyba, nie? Tak multikulti. Bardziej podróżnicy niż Niemcy troszkę inaczej, no. Może dlatego, że Holandia jest mniejsza, nie, trudno mi powiedzieć. Natomiast jedzenie jest tutaj słabe. Naprawdę słabe, w porównaniu do Polski. No, wyjedzie kolega. Pokaż. Nie da się pod tym strzelić, nie da się. Chciałbym ten właz zobaczyć. No właśnie się odbiłem od niego. Ja mam 160 HP, więc nie będę się specjalnie wychylał. Słuchaj, że za to było trochę. Nice. Ale jak pancer mi teraz już w zasadzie przeszkadza. Jest. Dziękuję. Zdejdź go, strzel mu w tył. Pewnie go przebijesz. O, strzelę mu. Czekaj. Nie. Dobrze, z tyłu ich cisną, więc spokojnie. Czy za to wam chowam cały czas? Aha, to masz już ja teraz, tak. Dobra, przykleję się. Dobrze. Jest. Pięknie. Arta! Prawie, na koniec musiało być. Dobra, to przeczytam sobie czata. O, strzeliła, druga. Dziwne pytanie, ale może będziesz znał odpowiedź. Okay. Jakie jest wymarzone miejsce pracy dla geodety? Co jest najwyższym celem zawodowym? Co trudno powiedzieć, bo tak naprawdę dla każdego coś innego, bo geodezja to jest bardzo szeroki temat. Wbrew pozorom można robić kilka zupełnie różnych rzeczy. Natomiast dla mnie najciekawsze są duże inwestycje. Miałem okazję parę rzeczy fajnych zbudować i to jest po prostu niesamowicie ciekawe, jak to powstaje. To tak samo jak włączysz sobie Discovery, tam jest inżyniera ekstremalna, tak? Taka była seria. I pomyślisz sobie, że zamiast tych robotników, którzy tam biegają, jesteś ty. Więc to jest naprawdę bardzo ciekawe, natomiast z geodezją w Polsce jest taki, że wbrew pozorom, wbrew temu, co uważa dużo osób, nie zarobki w tym zawodzie nie są jakieś rewelacyjne. Zwłaszcza dla osób, które powiedzmy nie mają własnej działalności gospodarczej i nie są właścicielami firm. O, tak bym powiedział. I wszystko wiemy. Tak jest. A powiedz, a zostajesz tam już na dłużej? Na stałe, czy nie wiesz? Nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem. Nie wiem, co się wydarzy i... Nie, szczerze, tego jakoś nie planuję póki co. Nie mam, wiesz, obowiązków rodzinnych, powiedzmy, na głowie, więc... Co będzie, to ma być. Dobra, to wybierzcie coś. A to ja Werek tak dopytuje, bo mówi, że też może na geodezję pójdzie. Polecasz? Ha. Komuś taki kierunek? To jest trudne pytanie. Szczerze? Jak chcesz. Szczerze to bym odradzał. Bo w Polsce jest za dużo, chyba że chcesz wyjechać. Jeżeli chcesz wyjechać, to tak, ale jeżeli chcesz zostać w Polsce, to jest dużo za dużo geodetów. Po prostu. Widzisz. Dobra, to wybierz coś, Holder. No już. Może sobie weźmiemy... O kurczę, mam tyle, nie mogę się zdecydować. A powiedz, kojarzysz takiego gościa, który chyba jakiś moment u was grał w klanie Kacpi Miałnika? Kacpi? Mhm. W którym batalionie? O, żebym to ja wiedział, nie wiem, czy... Nie, stary, nie kojarzę takiego Nika zupełnie. Ciekawe. Wcale nie, tylko wiesz, u nas jest tak, że tak naprawdę osoby pomiędzy batalionami znają się głównie te, które powiedzmy ze sobą grały kiedyś w jakimś innym batalionie. Aha. Jest dużo. Tak, jest nas dużo, chociaż i tak teraz jest dużo mniej niż kiedyś w tym momencie. A CW jeszcze w ogóle grywasz, czy nie? Tak, teraz przed tym nagraniem graliśmy CW. Grywam, ale to jest takie grywanie, wiesz. Od przypadku do przypadku bardziej. Chociaż ostatnio nawet sporo. Dobra, powiedz jeszcze,
Co cię najbardziej denerwuje w Holandii? Co najbardziej lubisz? Przecież to oczywiste pytanie. Czerwoną dzielnicę. Tak jest. I zielsko, tak? Zielsko i czerwone latarnie. No przełamy stereotypy. Kurczę, co mi się podoba w Holandii? Podoba mi się na przykład kontakt... Ja wiem, że wchodzę na takie tematy... Takie... Może nie powiem, że mi się będzie podoba... Nie wiem... Kurczę, widoki, bo widoków tutaj nie ma, jest płasko strasznie. Przydałaby się jakaś odmiana generalnie. No przez to, jak z jednego miasta wyjeżdżasz na jego rogatki i widzisz już następne miasto w oddali, nie? Bo po drodze nie ma nic. No, ale... Generalnie bardzo mi się podoba kontakt z wszelkiego rodzaju urzędami i administracją, wiesz, to jest... Są dla ludzi? Tak, jest dużo, są dużo bardziej elastyczni, tak bym powiedział. Naprawdę dużo bardziej elastyczni, nawet pod tym względem, że jeżeli idziesz do urzędu, chcesz coś załatwić, to najpierw tam dzwonisz i się umawiasz na konkretną godzinę, po to, żebyś nie stał w żadnej kolejce, tylko przyszedł, załatwił swoją sprawę i sobie poszedł, tak? Więc to jest rzecz, która mi się podoba, która jest fajna. To też by może do Polski przenieść właściwie, jak teraz tak się zastanawiam. Ale też w każdym urzędzie po angielsku wszystko załatwisz? Tak, bez problemu. I najlepsze jest to, że jak tutaj wypełniałem pewne dokumenty, to część tych dokumentów dostają wzory po polsku też. Czyli wypełniałem dokument holenderski, ale miałem wzór po prostu wydrukowany po polsku, że mogłem sobie spojrzeć i zobaczyć, o co tam chodzi. Nie musiałem tego robić na komórce na przykład i sobie sprawdzać tego. Nie strzelam. Więc wiesz, jak pójdziesz, nie wiem, u mnie w mieście w Polsce do urzędu miasta i zaczniesz gadać po angielsku, no to będą musieli kogoś ściągnąć tam pewnie, tak? Żeby się z tobą dogadał. Mhm. No tak. Coś jeszcze? A co mnie drażni w Holandii? Podejście Holendów niektórych, którzy uważają, że... Wow, 666. Którzy uważają, że poza Holandią nie ma nic innego na całym świecie. Wszystko jest w Holandii, a reszta to już, wiesz, to tam nic nie ma. Teraz jechałem na wakacje do Portugalii i mi się zapytał szef, jak się pyta, gdzie jedziesz, bo że mam urlop, no, pyta się, gdzie jedziesz. Mówię, jedziesz do Polski? Mówię, nie, do Portugalii jadę. A mówi, a po co? Przecież tam nic nie ma. Nie? To wiesz, to nie rozumiem takiego podejścia, tam nic nie ma, to come on. Ty trochę nas to gnębią, wiesz? No, powiedz, że tych hasetek jest to... Tych hasetek jest jak na mnie trochę za dużo, nie? Ty, jak na CW jakieś. Trochę ich było za dużo. To E400 przyjechało prawie. I jeszcze E475. Tak, dokładnie. Było ciekawie. Ale nie, no zamiętaj, ty 5 no. Tych setek, nie, 4, 4. 4 i 7, 5. I jedna prawie, jedna ona bije setkę, tak. No, więc... Można było lepiej, ale się nie udało. Tak jest. A, ja wsadziłem. 1400, bez rewelacji. Ale coś tam jest. Ja nie powiem ile, bo w ogóle wstydnie. Nieważne. Odbiłem 4 razy. Tak jest. To zobaczmy, jak te 5-7 heavy da radę. Masz, słuchaj. To jest proste, są 4 setki, masz 4 pociski, robisz 4 amoraki. I sprawa jest rozwiązana, tak? I trafiasz na YouTube na wieczność. Tak jest, i trafiasz na YouTube na wieczność. Dobra, tutaj pytanie pajaco z czatu. Czy jadłeś już ciasta z haszem w jakiejś knajpie? Nie, powiem ci, że od kiedy jestem w Holandii, to ani razu nie zapaliłem jeszcze. Od kiedy jestem w Holandii, przestałem palić. Nie, no, jak byłem, jak mieszkałem w Krakowie, to mi się zdarzało, ale tutaj w Holandii jakoś wcale, zupełnie. Nie wiem dlaczego, może już trochę za stary jestem, przecież chyba nie. W końcu mam kanał na YouTubie, nie? Nie no, wiesz, to może no, ten... W końcu masz kanał na YouTubie, to już nie wypada. Jingles też ma, nie? No, ale to jest śmieszne. Nie wiem, czy spotykasz się z takimi ludźmi, którzy nie wiedzą, że się bawisz w YouTube'a, tak? I jak oni się o tym dowiadują, jaka jest ich reakcja. To jest czasem śmieszne, bo... Ale mówisz tak w życiu prywatnym? Tak, tak. Mówię, zupełnie, wiesz, nie w grze, bo powiedzmy wszyscy wiemy, którzy grają, wiedzą, jak to działa mniej więcej, ale ja mówię o ludziach, którzy są w ogóle poza tą społecznością YouTube'ową jako taką, tak? Którzy coś tam oglądają, ale generalnie się nie zagłębiają w to... Wiesz, jak to działa, tak? Ja się nigdy nie chwalę, nie uzewnętrzniam się. Powiem ci, że ja też nie specjalnie, natomiast
dziwne są reakcje ludzi po prostu czasem, nie? I pierwsze pytanie zawsze jest, ile na tym zarabiasz, nie? To jest podstawowe pytanie, po prostu od razu, nie? Masz kanał na YouTubie? A ile zarabiasz na tym? Mówię, stary, przestań. W ogóle takie pieniądze, że... Tyle, że widzisz mnie w robocie. Wiesz, ja chodzę do pracy dla przyjemności tak naprawdę. Ja jestem jak Forrest Gump, on miał tyle pieniędzy, ale chodził kosić ten trawnik, bo lubił tę robotę po prostu, nie? Ty, no właśnie, jakby na przykład, słuchaj, jakbyś miał... No powiedzmy, że nagle twój kanał się rozrasta tak, że mało robisz, a jesteś w stanie się utrzymać bez problemu. Rzucasz robotę? Czy tak lubisz robotę, żeby się nie rzucił? Tak. Gdyby to wyglądało w ten sposób, że... wiesz, to takie... Przedstawienie tego, że masz duży kanał i nie musisz dużo przy nim robić, wiesz, jest trochę sprzeczne, nie? Bo jednak... Nie, dlaczego? Nie wiem, czy ty czujesz presję swoich widzów na sobie. Nie. Nie? A ja czasem czuję. Powiem ci, że tak jak kiedyś zupełnie tego nie czułem, to czasem czuję taką presję i nie wiem, jakbym się zachował, kiedy powiedzmy ta presja byłaby 10 razy większa albo 20 razy większa, tak? Zresztą też miałem okazję gadać z osobami, które powiedzmy mają dużo większe kanały i wiem, że oni naprawdę poświęcają bardzo dużo godzin dziennie, pomimo tego, że tego nie widać na samym kanale, tak? To żeby go utrzymać na tym poziomie, na którym jest, potrzeba dużo pracy. Powiem ci tak, bardzo mnie to bawi, bo już to robię długi czas i cały czas mnie to kręci. I mam dużo pomysłów, tylko nie mam czasu na realizację tych pomysłów. Więc jeżeli byłaby taka możliwość, że mógłbym mieć czas na realizację tych pomysłów, to chętnie bym to zrobił na pewno. Z czystej ciekawości nawet. Mhm. No bo to tak naprawdę się robi dla frajdy, tak? Nikt nie założył jeszcze kanału, żeby stwierdzić, o, nagle będę bogaty i założę sobie kanał, nie? To czy wiesz, dużo osób tak zakłada kanał, ale bardzo szybko kończy. No tak, tak. No bo to jest tak, że taki sekret, znaczy, jak założycie kanał na YouTubie, to przez pierwszy rok nic nie zarobicie. Znaczy z tą łatwością to bardziej mi chodzi o to, że ty na przykład robiąc, nie wiem, jakiś fajny materiał, jakiś poradnik na przykład, nie? Powiedzmy obejrzy go 10 tysięcy ludzi, a to jest super materiał. A na przykład inny YouTuber, który ma, nie wiem, 2 miliony widzów, wrzuci swój spacer z kotem, no i ma na przykład milion wyświetleń. A nie, to jasne, że tak. Wiesz, to... Tylko, kurczę, to jest problem z tym, do jakiego widza chcesz trafić, o. Bo wiadomo, że możesz iść na masówkę, tak? I wrzucać, nie wiem, troszkę, może się narażę paru osobom, ale możesz wrzucać newsy, w których czytasz newsy ze strony Domina na przykład, albo ze strony WoWa, tego, World of Tanks, gdzie po prostu ludziom czytasz to, co mogliby wejść i sami przeczytać, no wiesz. Można wrzucać takie filmy i iść na masę i na wyświetlenia i na wszystko, albo... Przekładasz się bardziej do tych swoich filmów, tak? I starasz się coś bardziej przekazać w nich, jednocześnie skupiając się na jakiejś tam grupie odbiorców, powiedzmy konkretnej, tak? W ten sposób. No, to jest jak z ludźmi, którzy oglądają, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj jakiś kanał na YouTubie holenderski w polecanych mi się pojawił. I widzę, leży jakaś panna z kolesiem w łóżku. Nie, w basenie, sorry. Że pływają w basenie. Tak mówię, a zobaczę co to jest, nie? Wchodzę i oni mają vloga, gdzie pokazują swoje codzienne życie, ale generalnie grają w Minecrafta oboje. I wiesz, no ja rozumiem to, że ktoś tam przychodzi i ogląda Minecrafta u nich, bo go interesuje ta gra i wszystko okej, okay. No ale w pewnym momencie nagrywanie filmów o tym, jak się siedzi w basenie albo leży w łóżku ze swoją dziewczyną, czy tam żoną, partnerką, jak zwał, to jest dla mnie trochę dziwne, no. No, YouTube wszystko przyjmie. No tak, tylko wiesz... O, nie wiem. Zaskakujące jest dla mnie to, że ktoś chce to oglądać, nie? Po prostu. No ale, wiesz, no może ludzi to interesuje. Czemu nie? Ja tak samo... Na tygodnie zobaczy kawałek cycka i to już warto jest. Tak, wtedy. Tak. Myślałem, wiesz... Dla mnie było zaskoczeniem to, że ktoś chce słuchać tego, co tam gadam sam do siebie. W ogóle, więc wiesz... Ale z tego, co dzisiaj gdzieś widziałem na newsach, chyba na WP... albo gdzieś indziej, to jakiś gościu właśnie z Holandii jest milionerem ze względu na swój kanał. No to jest właśnie ten. A to jest właśnie ten. To jest właśnie ten, co tam się opala. Ale on akurat właśnie jakieś gry, właśnie było, że on jakieś gry umieszcza, nagrania z gier. Nie, to nie jest ten. Tego kolesia widziałem, bo widziałem na Wykopie był podany link do tego kanału i wszedłem to zobaczyć, a tamtego kolesia widziałem w polecanych. Czemu nie? Wow. O, Arta. Wow.
Arta za 800, Arta tak. za 600 i jeszcze Heavik. Ja dostałem od Arty też w łeb, a potem zostałem zgwałcony przez te 50. Chyba przegraliśmy, co? Jak myślisz, dlaczego? Ja nawet nie jestem pewien, czy warto pytać. Chyba. Znaczy, chciałbyś zasugerować, że Arta to zło? Konieczne. Arta to zło, a... Matko. A Mr. Omen nie umie grać. Dziękuję, koniec oświadczenia. Oświadczenie dla pracy. Arta to zło, a Omen nie umie grać. Ciekawe, czy obejrzy. A ty giniesz, prawda, jako ostatni, ale niedługo, niedużo potem. Tak jest. Spoko, ja to jeszcze wyciągnę, luźno. Popatrz, to jest S4, nie? Jakby się sami staranowali. No fajnie. Dobrze, brzmi szybka bitwa. Dobrze, jeszcze mamy szansę na jedno. Wezmę sobie rudzielca. Szybko zbijamy gwiazdki. Tak jest, rewelacja. Ty właśnie, tutaj jest taki pomysł, żebyś zaczął nagrywać Minecrafta. Tak. Ty, ale to było coś, nie? Minecrafta, który jest profesjonalnym geodetą. Okej. Okay. No, tam wszystko od linijki to całkiem fajnie, nie? A grałeś kiedyś w jakieś takie właśnie gry w stylu twojej roboty? Coś takiego cię kręci, czy nie? Jakieś budowanie mostów architektoniczne, tak, jakieś takie rzeczy? Transport Tycoon. No to chyba dawno temu, to stara gra jak świat. Nie tak dawno, ja do tej gry wracam co jakiś czas, powiem ci. Mnie strasznie bawi ta gra. Nie no, grałem w różne gry, ja mam strasznie długo komputer, więc wiesz, grałem w różne gry. No przecież wiemy, że miałeś Atari, nie? Tak, miałem Atari. Przecież oglądałem. Też, jest. Miałem Atari, mam Atari dalej, cały czas, sprawne. Tylko, że jest w Polsce, no, poważnie, tylko że leży w Polsce i go tutaj nie mam ze sobą, ale przywiozę. Coś nawet będziesz nagrywał na Atari? A coś tam nagrywałeś kiedyś, jakiś film jeden? Tak, bardzo bym chciał coś ponagrywać na Atari, tylko wiesz jak jest, nie ma czasu na to. No wiem, no ja mam co innego, ty na przykład, powiedzmy, nie wiem, masz czas ze względu na pracę, nie? Ja powiedzmy, no, pracę, tak. Pracę końca dosyć szybko, ale mam rodzinę i też mnie strasznie ogranicza czasowo, nie? Widzisz jak jest, no. Też pomysłów mam masę, nie? No, ja w pracy dużo rzeczy wymyślam, nie? Albo na przykład mówię, nie no, dzisiaj to już przyjdę i nagram ten poradnik, jak celować w World of Warships, bo już go obiecuję od 2 tygodni i to jest nie fair, że jak go obiecuję i go nie zrobię, i tak sobie mówię, no i tu zrobię ten screen i pokażę na nim tutaj jak celować z tym celownikiem, z tą kreską, jak się kurs wyznacza. Heal czy gdzie? No możemy. I zrobię ten poradnik tego i już mam wszystko w głowie ułożone co ten, a potem przychodzę do domu, siadam, zjem i tak. Mówię, nie mam siły. A dobra, to sobie zagram sobie po pokręty, nie chce mi się tego robić. Jutro to już na pewno zrobię. A w weekend to już w ogóle 100% wszystko ponagrywam. Tak, no to mam podobnie, no. A powiem ci, że mam na przykład pomysły, których jeszcze od 2 lat nie zrobiłem. Ja też. Ja mam pomysły, które mi wracają do głowy co jakiś czas, te same, jedne i te same i dalej ich nie realizuję, nie? Chociażby ten Hitler World of Tanks, nie? No, ten Hitler to był hicior, nie? Z tego to był śmiech taki, chętnie bym nagrał kolejną część, tylko nie mogę się za to zabrać. A teraz jeszcze sobie ponagrywałem film na wakacjach, więc jeszcze ten film muszę zrobić. To jest w ogóle, wiesz, chore, nie? A jeszcze bym sobie chciał pograć trochę, to chyba przez to grali, tak naprawdę jakby przestał grać, to może miałbym na to wszystko czas, tylko o czym bym tutaj nagrywał te filmy, nie? Otóż to. Słuchaj, to wszystko przez tą robotę, nie przez grę. No tak, jak ci robota przeszkadza, o, strzeliłem swojego, jeśli robota przeszkadza w piciu, to rzuć robotę, tak? Tak jest. Jest to jakiś pomysł. No i co, dobra, świecę panterę. Nie widzę tej pantery, stoi za jakimś domkiem czy coś. To bardziej ją świecę na zasadzie, jak mnie nie trafi, to ją zaświecę, nie? Okej. Okay. Ale trafiłeś ją tam coś, trafiłem, tak? Ona też mnie trafiła. Czyli jest 1-1. Co by to... Dobra. Czaję się na chwilę, ni hu hu. Dobra, ja wiem, że tu jest te 3-4. Dawaj tym ktobolem. Już jadę. Czekaj, myślałem, że ja. Jadę, nie, to jest coś takie dziutko. Utknąłem. Krwi. A muszę nie stąd dojadę, wyjechać. To już będzie po krwi. Słuchajcie, muszę stąd wyjechać jakoś. Yes! O, fuck, ale tam to ja nie wjeżdżam. Jadę po tego jagodę na razie. Dobra, zobaczymy, czy mi wyświecą, czy nie. To są 2 jamniki, tak? No nie, tam to jest samobójstwo. Nie no, tam nie ma sensu. Tutaj spróbujemy tych zdjąć kolegów. Tak, ja to postrzelam. Jest jamnik. Mam go. A, z gąską.
A mi słabo wylosowało. Jesus. O, dostałem od jagody. O, fuck, wbija się. I dawaj na tą jagodę, bo ona do mnie strzelała. Ta się schowała w ogóle. O, dlaczego? Rudy, dlaczego ty mi to robisz? Ale jako, że gramy wyłącznie for fun. Ach, popatrz, ściągnęły tak jest. Mnie. Do kupy. Możemy śmiało bocić, nie? Dobrze nam idzie bocenie. To jest pluton botów dziś. Jak zawsze. Tak jest. Ja słuchaj, ale... przepraszam, ale ja ciągle ponad 2K w WN8 trzymam. Przepraszam. WN8 się nie liczy. To okej, to ty. O, wiem, kiedy przestałem grać dla statów. Kiedy przestałem cisnąć jak największy damage, zacząłem więcej fanu czerpać z tej gry. Jak wyłączyłem statystyki XYM w bitwie. Poważnie, polecam. Wyłączcie sobie. Znaczy ja, wiesz co, ja mam, ale na staty nigdy, jakby ja nigdy nie miałem ciśnienia na staty, więc... Pamiętam, jak? Kiedyś wchodziłem na Dubbetera, wiesz, co 2-3 dni patrzyłem. Czy jest więcej, nie, ale czy jak zobaczysz na moje statystyki, to wiesz z góry, że ja nie gram dla statów. Znaczy... Znaczy wiesz, ja nigdy nie robiłem tak, że ładowałem Golda, nie? Bo zresztą to widać na filmach, że ja tam z Golda sporadycznie raczej. Ale generalnie zawsze ups, padłem. Dobra, ostatnie pytanie do Werka. Jaki sport i ulubiona drużyna zawodnik? Jaki sport ostatnio? Siedzenie przed komputerem. A kiedyś grałem dość dużo w piłkę. Naprawdę dużo. I... Lubię drużyna. To mi powiedzieć, z jednej strony Krzost to jest naprawdę, bo to z mojego miasta. Natomiast tej drużyny już nie ma, teraz jest inne Krzo, ale to już temat na dłuższą rozmowę. I Oxford United, bo grałem kiedyś w Championship Managera i Football Managera i bardzo często grałem tą drużyną. I nie pytam mnie dlaczego, bo nie wiem. Po prostu z miłości. Tak, po prostu wybrałem taką drużynę i sobie grałem. Jeszcze puszczamy jedną bitwę, czy to już będziemy kończyć? Nie, no to już zakończymy, bo ten materiał Dobra. Potem trzeba zaplodować jeszcze. A ulubiony zawodnik? No. David Beckham. Chyba. David Beckham. Za wolne. I Leszek Pisz też za O, Leszka za Pisza pamiętam, jakiego on miał pierdzielnięcie. Tych dwóch kolesi i z tych nowych to ja naprawdę, ja mało meczów oglądam teraz, więc tutaj i powiedzieć nawet. Pamiętasz bramkę Pisza w Lidze Mistrzów tam chyba z 45 metrów? Pamiętam. Taka lutownica, że głowa mała. Ja pamiętam w ogóle tą Legię, która grała w Champions League, co doszło do 1/4 finału, pamiętam to mecz. No my starzy jesteśmy, to pamiętamy. No dość starzy. Dobra. No dobra, to nie przedłużając, wielkie dzięki, że wpadłeś. Dzięki, fajnie było. Miło było poznać. Pogadaliśmy, dowiedzieliśmy się nieco o Holandii i nie ze strony tylko tej jednej. Tak jest, i trochę pobociliśmy. Trochę, ale to normalne, ale mamy spoko, zawsze... Więcej niż to. Musimy się skupić na rozmowie, także. Generalnie spokojnie... Jeśli rozmowa ma być ciekawa, to niestety granie może być ciekawe. Tak jest. No to jest prawda. Jesteśmy wytłumaczeni. Generalnie... Uwaga do widzów, że spokojnie możecie sobie włączyć to, zrobić sobie z tego jakieś audio, tak, żeby słuchać, odpisać, robić kanapkę albo obierać ziemniaki, a nie musicie wcale oglądać tego, jak gramy. Na tym to polega. Zrób takiego, jak to się nazywa, podcasta, tak? Nie wiem, co to jest. Audiobooka. Audiologa. Nagrajcie sobie na JP dwójkach i wrzućcie na komórę. No. A propos właśnie... Nie do przyjęcia, ale ta reszta jest perfekta. A propos właśnie lenistwa i nagrywania, no to właśnie mam materiał na przyszły tydzień, nie? No widzisz? Jest. Przy okazji, także mogę teraz iść spokojnie wypić piwo. No tak jest. No, to dzięki wielkie. Dzięki bardzo. Dzięki. Miłego wieczoru życzę. Zamykamy streamka, hejka. Na razie.